Pod punkcie A narysowaliśmy już wykres funkcji f, czyli ten wykres sobie wykorzystajmy. To jest funkcja o takim wzorze. No dobra, i teraz co tutaj otrzymamy? Jaki będzie wzór na funkcję g? Otóż, jeżeli sobie namierzymy jakiś punkt na wykresie funkcji f, no może zróbmy to innym kolorem, żeby było to lepiej widać, to ten punkt znajduje się w tym miejscu na wykresie funkcji g. Czyli to oznacza, że ten punkt, zauważcie, przesunęliśmy, czy przenieśliśmy o jedną jednostkę do góry. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o wzór funkcji g, to oznacza, że wykres funkcji f przenosimy w górę o jedną jednostkę, czyli mamy plus 1. No my akurat wybraliśmy sobie ten punkt, ale mogliśmy wybrać na przykład ten punkt, bo jeżeli z tego punktu chcemy przenieść się do punktu odpowiadającego na wykresie funkcji g, to będzie ten punkt, czyli oczywiście także tutaj mamy jedną jednostkę w górę. Wiemy, że wzór na funkcję f wygląda w ten sposób, czyli możemy powiedzieć, że wzór funkcji g to f od x, czyli logarytm przy podstawie pierwiastek z 2x dodać 1. No i to będzie pierwsza część zadania. Następnie mamy jeszcze podać miejsce zerowe funkcji g. No i tutaj zauważcie, że będzie troszkę trudniej, żeby odczytać to z wykresu, ponieważ ten wykres tutaj nie przechodzi przez przecięcie kratek, czyli ciężko powiedzieć, czy to będzie, nie wiem, 5 szóstych, czy to może być 7 ósmych, więc to po prostu już musimy policzyć. My wiemy, że jeżeli chodzi o miejsce zerowe, jest to punkt przecięcia wykresu funkcji z osią o x-ów. No a w tym punkcie zawsze druga współrzędna, czyli nasz y wynosi 0. Y można zapisać w ten sposób, ewentualnie także w ten sposób, no bo g od x to jest inny zapis y, czyli w to miejsce możemy podstawić sobie 0 i wówczas ten x, którego otrzymamy, to będzie miejsce zerowe. Czyli mamy tak, 0 równa się logarytm przy podstawie pierwiastek z 2x plus 1, jedynkę przenosimy na stronę lewą, czyli 0 odjąć 1 to minus 1. Zamienimy miejscami sobie te strony. Będzie nam troszkę prościej. No i teraz wykorzystamy taki podstawowy wzór na logarytm, że gdy mamy logarytm zapisany w ten sposób, to a do potęgi c równa się b. Czyli u nas pierwiastek z 2 do minus pierwszej równa się x-owi. No i teraz oczywiście pierwiastek z 2 można zapisać, że to będzie pierwiastek z 2 przez 1 do minus pierwszej. Żeby pozbyć się minusa z wykładnika, odwracamy to, co mamy tutaj w podstawie. Do potęgi pierwszej równa się x. No i podnosimy to do pierwszej potęgi, czyli x to będzie 1 przez pierwiastek z 2. No i oczywiście należy się jeszcze pozbyć niewymierności, czyli licznik i mianownik ułamka mnożymy przez pierwiastek z 2. 1 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to będzie 2, czyli miejsce zerowe tej funkcji to pierwiastek z 2 przez 2. Można także zapisać to w ten sposób, że g od x równa się 0 dla x równego pierwiastek z 2 przez 2. Spójrzmy na podpunkt c. Tutaj znamy wzór funkcji f, a chcemy poznać wzór funkcji g. No to zauważcie, że to będzie punkt, który należy do wykresu funkcji f. No i teraz jeżeli ten punkt tutaj przesuniemy sobie o jedną jednostkę w dół, no to wówczas otrzymamy punkt należący do wykresu funkcji g. Oczywiście ten punkt możemy sobie wybrać, możemy każdy inny, z którego łatwo będzie zauważyć, jakie będzie przesunięcie, czyli z tego punktu także wędrujemy o jedną jednostkę w dół, z czego możemy wywnioskować, że jeżeli wykres funkcji f przesuniemy o jedną jednostkę w dół, czyli tak naprawdę o wektor 0 minus 1, to wówczas otrzymamy wykres funkcji g. No to zapiszmy, że funkcja g ma wzór następujący. Wykres funkcji f przesuwamy o jedną jednostkę w dół. Ponieważ wiemy, że funkcja f ma taki wzór, no to mamy już podany wzór na funkcję g.
No i jeszcze nam pozostało podanie miejsca zerowego tej funkcji. No czyli namierzmy, no miejsce zerowe będzie tutaj, no i wiemy, że w miejscu zerowym zawsze druga współrzędna, czyli nasz y wynosi 0, natomiast nas interesuje x. No czyli tutaj tego x będzie ciężko odczytać, no ponieważ nie wiemy, czy to będzie 1, 1, 2, 1, 1, 3, więc najlepiej dla pewności to sobie obliczyć. Jak to robimy? No w miejsce y podstawimy 0, czyli we wzorze funkcji nasz y to będzie g od x, czyli mamy 0 równa się logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z x odjąć 1, minus 1 przenosimy na prawą stronę, czyli 0 plus 1 to 1, równa się logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z x, zamieniamy miejscami czy stronami to, co mamy. No i teraz wykorzystujemy taki wzór na logarytm. Czyli gdy mamy logarytm przy podstawie a z b równa się c, to a do c równa się b, czyli tutaj pierwiastek z 2 do potęgi pierwszej równa się x, pierwiastek z 2 do pierwszej potęgi to pierwiastek z 2, czyli x to będzie pierwiastek z 2, no i to będzie nasze miejsce zerowe. Możemy także to zapisać, że g od x równa się 0 dla x równego pierwiastek z 2.